Księga Ezechiela, rozdział siódmy. Pan przemówił do mnie następującymi słowami: Ty więc, synu człowieczy, głoś, tak mówi Pan Bóg do ziemi izraelskiej, nadszedł koniec, koniec dla całego kraju, teraz już koniec z tobą. Dosięgnie cię mój gniew, będę cię sądził według twojego postępowania i ukaże ci wszystkie twoje obrzydliwości. Nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę Ci, lecz ukażę Cię sprawiedliwie za Twoje postępowanie i za Twoje obrzydliwości. I poznacie, że ja jestem Panem. Tak mówi Pan Bóg. Oto nadeszło zło, jedno po drugim. Przyszedł koniec, nastąpił kres, przebudził się przeciwko Tobie, oto nadszedł. Zły los przyszedł na tych, którzy mieszkają w tym kraju, nadszedł czas. Blisko jest dzień klęski, a nieradosnych okrzyków na górach. Wkrótce wyleję na Ciebie moje oburzenie i wyładuje się mój gniew na Tobie. Osądzę cię według Twojego postępowania i ukażę Ci wszystkie Twoje obrzydliwości. Nie spojrzę ze współczuciem i nie przebaczę ci, lecz ukażę Cię sprawiedliwie za Twoje postępowanie i za Twoje obrzydliwości. Wtedy przekonacie się, że Ja jestem Panem, który karze. Oto ten dzień, oto nadszedł, zapanował zły los, zakwitła kara, wyrosła pycha. Ukazała się przemoc jak ruzga nieprawości nikt się z nich nie ostoi na nic ich bogactwa niczym są ich okrzyki nie ma w nich piękna oto przyszedł ten czas nadszedł ten dzień kupujący niech się nie cieszy sprzedający niech się nie smuci bo gniew dotyczy wszystkich i gdyby sprzedający przeżył nie odzyska rzeczy sprzedanej widzenie przeciwko nim wszystkim nie zmieni się i nikt z powodu swej nieprawości nie przeżyje Zadęto wróg, wszystko gotowe, a nikt nie ruszył na wojnę, gdyż mój gniew płonie przeciwko nim wszystkim. Miecz na zewnątrz, a zaraza i głód wewnątrz. Kto będzie na polu, zginie od miecza, a kto w mieście, zniszczy go głód i zaraza. Niewielu ich ocaleje i będą mieszkać wśród gór, jak nizinne gołębie. Wszyscy będą wzdychać, każdy z powodu swojej nieprawości. Na wszystkich padnie blady strach, wszyscy będą mieć nogi, jak zwaty. Obleką się w wory, ogarnie ich przerażenie, wstyd na każdej twarzy, wszystkie głowy ogolone na znak żałoby. Swoje srebro porzucą na ulicach, ich złoto stanie się odrazą, srebro i złoto nie zdoła ich ocalić w dniu gniewu Pana. Nie kupią za nie nawet jedzenia i swych brzuchów nie napełnią, bo były okazją do ich nieprawości. Wspaniałą ozdobę zamienili na przedmiot pychy, na swe obrzydliwe posągi. Zrobili z niej swoje ochydy, dlatego sprawię, że będzie ona w nich budzić odrazę. Wydam ją na pastwę cudzoziemców i bezbożnym tego kraju na łup, a oni ją zhańbią. Odwrócę się od nich. Mój skarbiec będzie zhańbiony, złodzieje wejdą do niego i go zhańbią. Splądrowany będzie całkowicie, bo kraj pełen jest krwawych sądów, a miasto pełne przemocy. Sprowadzę najgorsze narody i zawładną ich domami. Sprawię, że ustanie pycha gwałtowników. Ich świątynie będą znieważone. Nadejdzie strach. Będą szukać pokoju, ale nadaremnie. Przyjdzie nieszczęście po nieszczęściu i trwoga za trwogą. Będą szukać widzenia u proroka. Kapłani przestaną nauczać, a starsi udzielać rady. Król będzie w żałobie. Książęta ogarnięci trwogą będą drżeć ze strachu. Postąpię z nimi stosownie do ich czynów i osądzę według ich sądów, i przekonają się, że ja jestem Panem. Koni to jest taki ładny, yy, ładny obraz yy, takiego momentu, gdzie człowiek grzeszy, grzeszy, grzeszy i ciągle myśli, spoko mam jeszcze czas, nic się nie dzieje. No dobra, wiem, że robię, złe, że robię źle, ale jeszcze mam czas, żeby to wszystko pozmieniać, żeby się nawrócić, jakby jeszcze nie teraz, i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, cały ten rozdział był o tym, że Bóg mówi teraz, nadchodzi, właśnie jest, już, natychmiast. I to oczywiście, koń jest ubrany w taki obraz starotestamentalny, tak? Boga, który się gniewa. A tak jak Wam już, Koanin, mówiłem wielokrotnie, no, gniew Boży polega na tym, że po prostu spadają nam na głowę konsekwencje tego, co sami zrobiliśmy. I tylko, że my ciągle myślimy, że to jeszcze nie teraz, że to jeszcze jest czas, że można to jeszcze spokojnie pociągnąć. A cały ten rozdział jest właśnie teraz, już, natychmiast. To się właśnie dzieje. Pani bardzo warto uczyć się od tego rozdziału.